czas na kolejny materiał na kanale. Może czas na pieszo-rowerową, most, kładkę dla pieszych i rowerzystów. Zresztą sami zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i trzymam wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, a konkretnie z budowy mostu, kładki pieszo-rowerowej na Pragę, czy też po prostu przez Wisłę, która połączy Śródmieście i Pragę Północ, a konkretnie bulwary Wiślane, które się znajdują właśnie po lewej stronie Wisły, lewy brzeg z prawem, na którym w przyszłości będzie się znajdować oczywiście port praski. Dziś wyjątkowo mamy trochę więcej zdjęć niż zazwyczaj, co jest według mnie bardzo dobrą nowiną, a mianowicie mogę pokazać wszystko, jak to tutaj wygląda, również z podporami po tej stronie, do której normalnie nie miałem dostępu, a chodzi mi oczywiście o podpory, które się znajdują na bulwarach warszawskich i jest to podpora P1, która się właśnie tam w tym miejscu znajduje. Także trochę więcej mogę Wam mógł dzięki temu pokazać i sądzę, że Wam też całkiem ładnie to pokażę, jak to wygląda. Ale dobrze, może o samym moście tak w skrócie, żebyście mniej więcej wiedzieli, o co chodzi. Cała długość mostu, na którym właśnie przelatujemy, to jest 452 metry. Jest to szeroki most, w zależności od miejsca jest to 6,9 metra, a w najszerszym miejscu to jest nawet 16,3 metra. Także będzie to dosyć widokowy most. Jak możecie zobaczyć, prace trwają przy budowie jego zarówno po jednej stronie brzegu, jak i również po drugiej stronie brzegu i jest w jak największej formie oczywiście zapewniony dojazd tutaj i przejazd i przejście dla pieszych, aby tutaj ruch mógł się całkowicie, niezależnie od budowy, odbywać. 7 przedpodobnowych podpór, film będzie podzielony na opis mniej więcej jak wyglądają prace właśnie przy każdej z tych podporach. Jak i również będą 2 strefy wypoczynkowe na moście, no i oczywiście buduje go Budimax w dosyć niedużej, mimo wszystko, sumie. Sam projekt, pierwsze prace przy nim trwały w 2014 roku, no i prace trwają cały czas, jak możecie zobaczyć na załączonych obrazkach. Czyli tak w dużym skrócie, jeżeli chodzi o specyfikę, ale tam co jakiś czas mówię o tym, więc mniej więcej możecie zobaczyć. Ale my zacznijmy od podpory P1. Tutaj się znajduje właśnie w tym miejscu podpory, no w tym miejscu most będzie wychodzić z ziemi, będzie osadzony właśnie na tych podporach, które się znajdują już na ziemi, no i będzie można wejść, zjechać z niego w dosyć ciekawy sposób, bo tutaj most będzie się też rozdzielać na 2 części, będą 2 rampy, jedna będzie w szerokości pieszej 3,5 metra, natomiast druga będzie w szerokości już takiej użytkowej, normalnie 6 metrów, z tego co widzę. Tu możecie mniej więcej zobaczyć, jak wyglądają prace, jaki ten został zamknięty na bulwarach na całym odcinku, jak to tutaj jest. No, według mnie największy dla mnie problem w tym miejscu, no to jest faktycznie to, że rowerzyści i piesi, a tu jest duży ruch rowerowy, jak i również duży ruch pieszy, są zmuszeni na komunikację ze sobą, razem, i to nie jest najbezpieczniejsze. O, jakiś monocyklista tam jedzie na monocyklu elektrycznym. Wracając do tematu, to nie jest najbezpieczniejsze rozwiązanie, no ale niestety na tym etapie budowy tak to musi wyglądać. Później będzie to ciekawe wyglądało, jak już będą montowane nowe podpory i nowe elementy właśnie mostu w tym miejscu i to będzie się działo bezpośrednio nad głowami pieszych. Pewnie wtedy będzie jakieś czasowe wyłączenie w ogóle ruchu w niektórych miejscach. No ale miejmy nadzieję, że tego będzie oczywiście jak najmniej. Tutaj jest zjazd, który widzicie bezpośrednio na dół na bulwary ze ścieżką rowerową, która się tutaj łączy i tak też będzie po przebudowie. Będzie tutaj właśnie zjazd rowerowy, pieszo-rowerowy, z tego co kojarzę, aby właśnie rowerzyści, jakiś komat mi lata, natomiast aby rowerzyści, piesi mogli w tym miejscu spokojnie wjeżdżać i zjeżdżać z nowego mostu. Na całym moście będzie obowiązywać wspólny ruch pieszo-rowerowy, także tutaj nie powinno być żadnych problemów, że ktoś ma większe pierwszeństwo. Jak widzicie, z tej strony tak to wygląda. Oczywiście tutaj fragment bulwarów musi być po prostu siłą rzeczy przebudowany, aby nowy most mógł zaistnieć w tym miejscu. Pomiędzy dwoma rampami, po których tutaj zejście będzie, będą schody, żeby można było wchodzić, no a wjazd dla niepełnosprawnych, tak jak mówiłem, właśnie będzie nie windą, a podjazdem.
co ma swoje zalety, bo windy często się psują. Tutaj, jak widzicie, jest właśnie to te boczne zejście, które teraz widzimy po prawej, jak i również główne zejście po lewej i pomiędzy nimi właśnie będą schody, gdzie będzie mogli wchodzić, a to jest właśnie ta rampa, po której będą rowerzyści mogli na spokojnie zjechać w dół. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o ten element. Też tutaj przy okazji zostały zamknięte niektóre atrakcje, co na minus oczywiście, no ale nie można mieć wszystkiego naraz, więc i tak całkiem nieźle im to bym powiedział, że idzie. Lecimy dalej. No mniej więcej widzicie, jak to wyglądają. No już trwają faktycznie zaawansowane prace przy wylewaniu fundamentów tych podpór. Natomiast mamy kolejną podporę, P2. Przy niej bym powiedział, że jest prawie najmniejszy poziom zaawansowania, jednakże już jest całkowicie ogrodzona i powoli będą trwały już niedługo prace na wyciągnięciu całej wody z tego zamkniętego obiektu. Palowanie oczywiście już było, całe palowanie jest zakończenie tego filara, który tutaj będzie podtrzymywać nową kładkę. W tym miejscu też będzie się łączyć ta część, tutaj właśnie odchodzi na te boczne wejście na bulwary. No i to będzie jeden z ważniejszych też słupów, wtedy nie będzie taki to będzie taki w teorii pomocniczy, bo tutaj co drugi słup będzie taki bardziej ważny, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, no ale ponieważ tutaj się to łączy wszystko w jedną całość, no to jest równie ważny jak kolejny, który właśnie teraz zobaczycie, to jest słup P3, znaczy podpora P3. No i ona jest ważna, ponieważ po pierwsze w tym miejscu kładka będzie skręcać, będzie tutaj dostrzeżona też właśnie w jednym z tych ważniejszych miejsc. Będzie ta przestrzeń, gdzie mieszkańcy będą, mieszkańcy, turyści, wszyscy mogli sobie usiąść. Będzie kamera, będzie monitoring, będzie tutaj zakres też takich bajeranckich, jeżeli chodzi o estetykę. Natomiast teraz możecie zobaczyć, że faktycznie to jest dźwig. No pomimo tego, że jest bardzo niski poziom wody, całkiem nieźle idą prace. Jak widzicie, powoli jest wyciągana już tutaj woda. Powoli. No i można zobaczyć w niektórych miejscach już faktycznie dno, które powoli tutaj właśnie zasypują, żeby zrobić te nowe filary. Także tutaj trwają. No i ten dźwig na środku Wisły, powiem wam, że robi wydarzenie, przynajmniej jak dla mnie. Dalej mamy już kolejny podporę, tym razem jest to właśnie podpora P4, którą za chwilę zobaczycie. Ona się znajduje również na wodzie, jako ostatnia obiekt, ale najpierw jeszcze parę zdjęć z podpory P3, tutaj właśnie to miejsce, o którym wam mówiłem, czyli że już faktycznie powoli widać ziemię, która się znajduje pod wodą, no ale ponieważ jest tak płytko w Wiśle, na przykład promy już nie pływają teraz w tym najbliższym okresie, no to mają utrudnione prace, no bo zbytnio się nie popływa w tym miejscu, a jednak do tego miejsca robotnicy czy nowy dźwig musi dopłynąć, a jeżeli jest tak płytko, no to to jest trudno do zrobienia. Tutaj, jak widzicie, jest głównie etap palowania, to jest już podpora właśnie P4. Powoli zaczynają się prace właśnie przy otoczeniu całego tego obiektu, żeby woda w przyszłości nie wlewała się do środka i można było to całkowicie odciągnąć, jeżeli chodzi o wodę. No to trochę jeszcze poczekamy, nie będę ukrywać, właśnie głównie tutaj z powodu tego niskiego poziomu wody barki po prostu nie mogą podpłynąć w to miejsce, żeby zacząć tutaj prace większe. No i to jest oczywiście uciążliwe, ale jak widzicie, nawet przy takim ładnym zachodzie słońca to całkiem ładnie wygląda takie właśnie palowanie przy jednej z podpór. I tak jak mówię, ona jest właśnie taka bardziej pośrednia, na niej nie ma największego nacisku, jeżeli chodzi o samą całą konstrukcję. Także tak to mniej więcej wygląda. I mniej więcej z tej podpory jest 80 metrów do linii brzegowej, ale lecimy już dalej do kolejnej podpory. Tutaj jak widzicie, jest w całkiem zaawansowanym etapie, a mianowicie właściwie już jest. Podpora P5, na niej kładka ponownie będzie zakręcać, ponownie będzie miejsce do siedzenia, oglądania, będzie kamera, jak i również będzie taki skromny element wizualny, charakterystyczny, który właśnie będzie podtrzymywać trochę całą konstrukcję. Będzie to też jedno z tych najszerszych miejsc. No i jak widzicie, tak to wygląda. Podpora jest prawie całkowicie gotowa. Jeszcze ostatni element na górze nie został wylany na okres zdjęć, ale zdjęcie już miałem trochę dni, więc może się to zmieniło. I ja tutaj wcale nie lecę za tym ptakiem. Nie. Ale jak widzicie, przystosowane do tego, że drony latają w Warszawie, po prostu zmieniał sobie, przychodził dalej, żeby nie być na torze lotu drona. No i wszyscy się tutaj dogadaliśmy, więc nie było całkiem źle. Kolejna podpora to jest ta kolejna właśnie taka podtrzymywująca, nie jest to główna podpora, czyli podpora P6. W tymże miejscu już ona jest całkowicie na lądzie pojawia się. O ile poprzednia podpora właśnie P5 jeszcze tam po części w tych miejscach może być zlana, to przy podporze P6 jako już teraz nie mamy zbytnio fal powodziowych, no bo zimy są jakie są. No to on tutaj już właściwie prace zakończyły się jakiś czas temu. Podpora P7, ostatnia, którą wam chciałem pokazać, z zjazdem rowerowym bezpośrednio na piaszczyste ścieżki rowerowe.
tak zwane zielone ścieżki dowodowe, którymi właśnie dowodzy się tutaj bardzo lubią jeździć. Aktualnie na okres budowy oczywiście zostały całkowicie zamknięty przejazd pod budową, czyli pod nowym mostem na Pragę. Natomiast po przebudowie to oczywiście tutaj będzie właśnie nowy, udostępniony również zjazd dla rowerzystów, aby mogli wjechać na tą trasę również właśnie z mostu. Będą też nowe zejścia, schodki, tak żeby również piesi mieli dosyć dobry tutaj dojazd. No i w tym miejscu będzie to jeszcze zakręcać, jak widzicie tutaj też trwają prace, będzie zakręt i będzie bezpośrednia możliwość wjazdu i zjazdu dla rowerzystów, czy też innych osób korzystających z tego typu obiektów. Także tak to wygląda. No tutaj powoli widzicie, tutaj dobrym pytaniem jest to, czy nie są marnowane pieniądze, jeżeli chodzi o ten zjazd, ponieważ ten zjazd tutaj już istniał wcześniej. Powiem wam szczerze, że dokładnie nie pamiętam. W sensie widać mniej więcej zarys, jak wyglądał poprzedni ten zjazd. I on wtedy był trochę nachodził na konstrukcję kładki, z tego co kojarzę, więc no to jest takie, bym powiedział, do debaty właściwie, jak to im wyszło. Chociaż teraz warto to znaczyć, że to są dwie różne inwestycje. I jeszcze jak powstawały same bulwary, no to nie było pewne, kiedy powstanie kładka, więc siłą rzeczy po prostu to zrobili osobno. A tutaj zjazd jest trochę w inną stronę wkręcony, ten nowy, w stosunku do tego, jak wyglądał ten stary, który został wyburzony ostatnio. Ale lecimy sobie już teraz tak bezpośrednio z lotu ptaka, abyście mogli zobaczyć całą inwestycję, jak wygląda z takiej perspektywy. Zwróćcie uwagę, no, że właściwie całkiem nieźle widać tą kładkę. Oczywiście trochę drzew zostało wyciętych, ale to przy budowie każdego mostu w Warszawie, czy gdziekolwiek, zwyczaj tak to wygląda. Z ciekawostek mogę powiedzieć jeszcze w tym momencie, iż oczywiście to nie jest ostatni most budowany w Warszawie przez Wisłę, czy też przeprawa, bo są planowane jeszcze kolejne mosty. Głównie najbliżej centrum na Żoliborzu, lokowany przez cały czas mieszkańców Żoliborza, to jest most Krasińskiego. Według mnie to jest bardzo smutne właśnie, że cały czas nie można się dogadać z mieszkańcami Żoliborza, aby to przegłosować, aby faktycznie budowa tego obiektu się rozpoczęła. Wobec tego mieszkańcy Targówka naprawdę mają utrudniony dojazd teraz właśnie w kierunku Żoliborza, jak i również do Metta, a i pierwszej linii Metta, kiedy to by się zmieniło, naprawdę by bardzo niezły tutaj dostali dojazd i to wbrew pozorom nie byłby ruch tranzytowy, no bo siłą rzeczy od tego jest most do Torowackiego, który ma po prostu lepiej zrobione trasy, a mieszkańcy na przykład Zielonej Białęki tramwajowi mogliby szybciej dojechać do Metta na placu Wilsona. Z drugiej strony jest oczywiście też most na Zaporze, czy też inne, most na Zaporze już na Wawrze, Wawel i Wielon wyłączył, czy też inne planowane inwestycje na przykład tramwajów warszawskich pomiędzy no tutaj Pragą, z tego co kojarzę, a jakoś Wilanowym, Jemokotowym, tylko most tramwajowy, ale to są bardzo odległe inwestycje, wszystkie z nich poza właśnie tym mostem na Żoliborzu, więc może jeszcze czekamy. To byłoby tyle z tego materiału, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i tym dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale jutro. Nie wiem, kiedy ten film wejdzie, pewnie koło północy, więc kolejny film będzie jakoś niedługo i oczywiście filmy z Cykuta, z Londynu. Do zobaczenia. Cześć!